W dzisiejszym odcinku kolejny zbiornik przesłany mi przez jednego z Was, przez Szymona. Akwarium bardzo przypadło mi do gustu, dlatego postanowiłem poświęcić mu odcinek właśnie w ten sposób. Dlaczego, to myślę, że nie będę Wam musiał długo tłumaczyć. Sami to zobaczycie. Zbiornik ma niesamowity klimat. Akwarium, tak w zamyśle, to odwzorowanie kawałka bagna, w którym chany, czyli mieszkańcy, czują się najlepiej. Jest to jednak zbiornik biotopowy z uwagi na roślinność, która tam rośnie. Aczkolwiek zbiornik prowadzony jest z dokładnym przestrzeganiem warunków panujących u tych ryb w naturze. Region, w którym występuje, jest dość spory, także jest duże pole do popisu. Szkiełko nie należy do najmniejszych. Jego wymiary to 140 x 40 x 40 cm, co daje nam pojemność 224 litrów. Jednak całość zalana jest jedynie w jakichś 60%, czyli mamy tu około 140 litrów wody. Wodę filtruje panel własnej roboty napędzany powietrzem oraz turbina o przepustowości jakichś 300 litrów na godzinę. Turbina zasila deszczownicę, która znajduje się na tylnej ścianie po całej długości akwarium. Akwarium nie potrzebuje grzałki, bo mieszkańcy czują się dobrze w temperaturze pokojowej, która waha się od 21 do nawet 29 stopni Celsjusza w ciepłe, upalne dni. Głównym mieszkańcem zbiornika jest dorosła para wężogłowów karłowatych, dokładniej para Hana Gahua Blue Bengal, wraz z podrostkami w oryginalnym, dzikim ubarwieniu. Poza wężogłowami pływają tutaj jeszcze trzy gurami mozaikowe. Jednak, jak sam Szymon określił, jak długo, to się dopiero okaże. Poza rybami w akwarium mieszka tutaj jeszcze trochę skorupiaków, ślimaki herenki, świderki oraz kilka ambulari. Ryby odżywiają się głównie owadami, ale nie pogardzą małą rybką. Na zdjęciach przedstawiona została para z młodymi, jak i już podrostkami. Obecnie w akwarium są dwie pary młodych i stare, czyli ich rodzice, u których właśnie odbyło się targu. Na te ryby w okresie rozrocznym trzeba mieć oko, bo kiedy samiec wypuści młode z pyska, to wtedy para staje się bardzo agresywna wobec reszty ryb i trzeba interweniować. Oprócz tego pływają tam ryby niedobrane w pary. Według spostrzeżeń Szymona ryby te nie nadają się na pewno na hodowlę na przykład z pielęgnicami, a często ten błąd jest powielany. Są to dwa inne światy i w takim zestawieniu nikt tam nie będzie szczęśliwy. Szymona w tych rybach bardzo fascynuje ich inteligencja i cierpliwość w dążeniu do celu. W złych warunkach potrafią po prostu uciec ze zbiornika. Gatunek wydaje się dość mało popularny. Jednak w ostatnich latach, jeżdżąc po wystawach i rozmawiając z akwarystami, widzę, że pojawia się go coraz to więcej. Zresztą nie dziwię się, bo ryby wydają się bardzo ciekawe. Aranżacja, którą widzicie, założona została jakieś 2,5 roku temu. Od samego początku z zamysłem o obecnych mieszkańcach. Do aranżacji tutaj użyto młodych pniaków razem z korzeniami olchy czarnej, lawy wulkanicznej, a w podłożu jest jedynie żwir. Z roślin mamy tutaj głównie walisnerię, ludwigię, sagitarię, hydrokotyle oraz bucefalandry. Większość tego, co usłyszeliście w tym filmie, została mi przesłana przez właściciela zbiornika, przez Szymona. Ja to tylko po swojemu delikatnie ułożyłem. Choć nie zawsze, bo część opisu po prostu zacytowałem, aby niczego nie przekręcić. Szymon w swojej przygodzie akwarystycznej, która już trochę trwa, bo aż 30 lat, przerobił wiele gatunków. Od Tanganiki, Malawi, Amerykę Północną, jak i Środkową. Wcześniej miał już do czynienia z wężogłowami, z Hanami Bleheri, gatunkiem subtropikalnym, który wymaga mocniejszego obniżenia temperatury, co w warunkach domowych było problemem dla autora. Z racji tego, że zepsuła mu się chłodziarka, dlatego też postanowił hodować coś, co nie potrzebuje tak niskich temperatur. Reasumując obserwacje, jak dla Szymona to najciekawsze ryby. Jakie miał przyjemność obserwować? Pewnie to nie koniec, bo w planach ma kilka jeszcze gatunków tej rodziny. Ciekawe ich do obserwacji. Jak sam mówi, to pasja na całe życie. Jak już wcześniej wspomniałem, wśród przesłanych do mnie zbiorników zdarzają się również takie perełki. Zapraszam Was do przesyłania swoich akwariów. Zapraszam również do wspierania rozwoju kanału. Bez Waszej pomocy nie zrealizuję na pewno wszystkich planów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dyrektor.